Nawiązując do mojego krótkiego wstępu do tego panelu, chciałbym zapytać w tych sprawach związanych z ilością kapitału na rynku VC, które jest determinowane przez zmiany stóp procentowych, przez kwestie związane z zakończeniem skupu albo bliskim zakończeniem skupu aktywów na najważniejszych rynkach finansowych. Chciałem zapytać, czy podwyżki stóp procentowych na świecie i zmniejszenie ilości wolnego kapitału na rynku przełożą się na ograniczenie aktywności funduszy venture capital i czy rozwój tej gospodarki innowacyjnej przez to nie będzie zagrożony. Chciałbym poprosić może w pierwszej kolejności o wypowiedź pana Aleksandra Mokrzyckiego, wiceprezesa zarządu PFR Venture. Dzień dobry państwu. To jest pytanie, na które odpowiedź troszkę jest bardziej złożona, ponieważ mamy różne rynki. Rynek amerykański rządzi się innymi prawami i tam jest już zauważalna mniejsza ilość kapitału dla funduszy venture w efekcie dla startupów. Mamy rynek europejski, gdzie również w trochę mniejszym stopniu, ale też napływ kapitału od inwestorów zmniejszy się. I mamy rynek krajowy, który w porównaniu do tych dwóch przeze mnie wspomnianych rynków jest rynkiem cały czas mocno rozwijającym się. Ponieważ duża część kapitału w Polsce jest kapitałem cały czas płynącym do startupów na wczesnych fazach, kapitałem publicznym, to tego kapitału nie zabraknie. Ja powiem więcej, zakładam, że ten rok pod względem wartości transakcji będzie rokiem po raz kolejny rekordowym i wartość transakcji na rynku venture w odniesieniu do tych polskich startupów będzie wyższa niż w roku ubiegłym. Także odpowiedź nie jest prosta, ale nie powinniśmy się martwić o rynek krajowy. Natomiast zauważalne są czy będą, w szczególności w drugiej części roku, zawirowania na tym rynku w innych regionach. I w efekcie one mogą mieć przełożenie na wyceny części startupów, które również polskie fundusze zainwestowały. Bardzo dziękuję panie prezesie. Pan dyrektor Mateusz Zawistowski ma doświadczenia z rynkiem amerykańskim oraz z kapitałem amerykańskim. I chciałbym zapytać pana, czy obserwuje pan to zjawisko, czy podziela pan zdanie pana prezesa, który wcześniej powiedział, że ta ilość kapitału na rynku zagranicznym będzie się zmniejszać. U nas powinno być jeszcze dobrze. Po pierwsze, dzień dobry państwu. Po drugie, zgadzam się absolutnie z moim przedmówcą. Może z niuansową to nawet jeszcze troszkę bardziej. To znaczy, po pierwsze, jak myślimy o tych poszczególnych fazach finansowania VC, to sytuacja w odniesieniu do projektów na wczesnym etapie jest drastycznie inna. To są inne projekty, których wyceny są generowane głównie przez bazę kosztową i one nie są aż tak wystawione na ryzyko tych zmiennej płynności rynków publicznych. Jeżeli natomiast myślimy o dostępności dokapitałowej projektów na późniejszej fazie, no to faktycznie to, co się dzieje na rynkach publicznych, ma bezpośrednie przełożenie na ich wyceny, no bo te fundusze inwestują z myślą o tym, że to IPO nastąpi za rok, dwa lata, trzy lata, więc siłą rzeczy są bardziej wrażliwe na wyceny. Natomiast faktycznie w Stanach Zjednoczonych widać o wiele mocniej to zjawisko niż w Europie i to jest też związane z tym, że ta scena finansowania late stage jest o wiele bardziej rozwinięta. Natomiast przenosząc te doświadczenia na jakiś w ogóle nasz kontynentalny, już nie tylko polski, ale w ogóle kontynentalne podwórko, to faktycznie nie wydaje się, że będzie miało to katastrofalny wpływ. Też z drugiej perspektywy, mianowicie rynki VC mają cykl życia 3-4 lat, w którym ten kapitał jest ulokowany na rynku przez fundusz, więc to oznacza, że wszystkie fundusze, które zbierały pieniądze w latach 2018-2022, tak naprawdę część z nich dopiero te fundusze zaczyna wydawać. Więc te wszystkie zawirowania będziemy widzieli na rynku szczególnie wczesnym za 2-3 lata. No i pytanie oczywiście, jak sobie z tym poradzi koniunktura, tak? Jeżeli ten kryzys będzie miał taki bardzo kształt litery V,
to być może nawet tego nie zauważymy, tak? Jeżeli to będzie jakaś dłuższe zawirowanie gospodarcze, to faktycznie to może w znaczący sposób zmienić strukturę rynku. Bardzo dziękuję. Ciekawy wątek pan poruszył, mianowicie tego efektu opóźnienia, jeśli chodzi o dostępność kapitału i realizację projektów. Zatem w tej chwili, mimo że ten kapitał jest droższy i jest go mniej, to rozumiem, że nie ma to w tej chwili jeszcze takiego bieżącego, operacyjnego przełożenia, ponieważ tak naprawdę efekty zobaczymy tego za 2-3 lata. Dokładnie tak. Ja bym jeszcze przewrotnie powiedział, że w ogóle cała branża, dla całej branży ten okres spowolnienia gospodarczego czy kryzysu nie musi być koniecznie złym okresem. To znaczy jakby filozoficznie inwestując w spółki technologiczne, inwestujemy w projekty, które albo są 10-krotnie tańsze, albo są 10-krotnie lepsze. Tak? Czyli liczycie na spadek wycen. Czyli liczymy na spadek wycen, ale liczymy też na to, że przedsiębiorcy z tego tak zwanego real economy będą szukali nowych sposobów na prowadzenie biznesu, korzystając z usług spółek technologicznych. Tak? No i z tej perspektywy to w ogóle kryzys może być jakimś też kołem zamachowym i kolejnym po COVID-zie czynnikiem wpływającym na rozwój technologii i zwiększający jego istotność dla gospodarki. Bardzo dziękuję. Poruszamy tutaj wątek kapitału publicznego w finansowaniu rynku VC, technologicznych spółek, startupów. Chciałem zapytać pana Michała Heromińskiego, pana mecenasa, czy państwo, jaka powinna być rola państwa tutaj, czy państwo powinno bardziej zapewniać przyjazne otoczenie regulacyjne i zostawić rynek rynkowi, mówiąc umownie, czy też państwo powinno rzeczywiście, tak jak to jest w Polsce, można powiedzieć, mamy trochę taki model polski w tej chwili, pod tym względem, jednak państwo zapewnia kapitał, szczególnie dla tych inwestycji, które są na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dzień dobry państwu. Ja myślę, że państwo oczywiście ten kapitał zapewnia i zapewniało i rozwój, który w ostatnich latach dokonał się, skala inwestycji, ilość funduszy, rozwój zespołów inwestycyjnych, coraz większe rundy finansowania, fakt, że to polskie fundusze jako tak zwani lead inwestorzy zapraszają inne do rund finansowania, czy też są zapraszane do inwestycji, gdzie fundusze międzynarodowe dokonują inwestycji, to jest na pewno rezultat tego, że tych pieniędzy w ostatnich latach było sporo. I to nie odbyłoby się bez wsparcia takich instytucji jak NCBR czy PFR. Jeżeli chodzi o aspekt regulacyjny, ja myślę, że no nie jest to miejsce, żebyśmy teraz rozmawiali o ustawie o funduszach inwestycyjnych czy sposobie udzielania pomocy publicznej, ale jakbym mógł wyrazić jakieś życzenie, to na pewno mechanizm podwyższania kapitału zakładowego w spółkach, szczególnie tych spółkach na wczesnym etapie rozwoju mógłby być bardziej elastyczny, a na pewno warto coś takiego rozważyć. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, zwrócę się do Krzysztofa Schuberta. Jakby pan mógł taką klamrą zamknąć ten etap naszej debaty, wskazując na wielkość tego rynku, na to, jak w ostatnich latach rynek VC rósł, czy w Polsce, czy za granicą, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak wielkim wyzwaniem może być utrzymanie takiej dynamiki zaangażowania kapitału prywatnego, między innymi właśnie w projekty technologiczne. Tak, witam serdecznie ponownie. Znaczy, rynek widać, jak zaczął przyrastać dynamicznie od momentu właśnie pojawienia się środków NCBR, PFR czy BGK, czyli ten rok 2018-19, pojawienie się środków, czy systematyczne pojawianie się tych środków. Co roku rynek VC był podwajany, także widać, że te środki były potrzebne. Wcześniej przez szereg lat z rzędu mieliśmy dość stabilną sytuację. I dopiero od tego momentu rzeczywiście taki zastrzyk. No tutaj NCBR z programów swoich, powiedzmy jako centrum grantowych, różnych programów, powiedzmy szytych na miarę, tematycznych, no dostarcza dość duże środki. Znaczy wydaje mi się, że w skali kraju bardzo duże, bo to jest w tym roku to będzie ponad 7 miliardów grubo, także tych pieniędzy naprawdę trafia na rynek bardzo dużo. Rynek VC jest oczywiście rynkiem mniejszym, polski rynek VC, natomiast ten potencjał rozwojowy widać, że jest duży. My jako
fundusz koinwestycyjny, czyli fundusz, który pracuje z innymi funduszami. No, widzimy, jakie sektory, jakie obszary, czyli my patrzymy tak bardzo partnersko po rynku, czyli nie jesteśmy funduszem kolejnym, konkurencyjnym, tylko funduszem, z którym można pracować i z różnych powodów adresować tą lukę, która była też w temacie podana. Też w widełkach, które ustaliliśmy, bo dość dużo żeśmy poświęcili czasu na taką pełną analizę rynku, w jakich w ogóle tych tiketach powinniśmy, tych widełkach się poruszać, żeby rzeczywiście te projekty tutaj nasze krajowe czy pojawiające się w Polsce adresować. My mamy tak zwane po naszej stronie, bo zawsze z partnerem inwestujemy, ten ticket jest pomiędzy 3 a 64 miliony złotych, czyli razy dwa z funduszem partnerskim czy funduszami partnerskimi, to jest 6 do 128 milionów złotych i to pozwala nam zaadresować no, znakomitą większość projektów, które pojawiają się na rynku. Być może nie złapiemy tak zwanych megarund, ale to jest osobny obszar działania. Też widzimy przez pryzmat tej działalności międzynarodowej. My szukamy też funduszy partnerskich nie tylko w kraju i widzimy też zainteresowanie z zagranicy, czy funduszy estońskich. Estonia jest takim miejscem od zawsze uważanym za taką Mekkę, czy miejsce, gdzie powstają ciekawe rozwiązania cyfrowe. Te fundusze przychodzą, fundusze tutaj z Bałtyków, ostatnia umowa nasza z Inwaldą, potężną grupą. Także tak naprawdę no, widać, że dużo się dzieje, jest dużo do zrobienia i miejsca jest na pewno dla wszystkich tutaj graczy aż nadto. Bardzo dziękuję panie prezesie. Mamy rynek VC, ale mamy rynek też CVC. I chciałem to pytanie skierować do pana Marka Garniewskiego, które brzmi następująco. Skoro spodziewamy się spadku, być może radykalnego, ilości wolnego pieniądza płynącego na rynek VC od zewnętrznych inwestorów, inwestorów finansowych, to czy CVC, czyli to Corporate VC, będzie starało się wypełnić taką lukę, czy ewentualnie, jakie zalety ma tego typu model finansowania, który ma corporate jako dodatkowy komponent? Dzień dobry Państwu. CVC od VC się zasadniczo jakby dużo nie różni. Bardzo często w tych samych rundach inwestycyjnych zarówno CVC, jak i VC znajdują miejsce i wypełniają ten cap table, wchodzą na udziały w spółkach. CVC ma to do siebie, że jest w stanie dołożyć być może tą część taką korporacyjną, know-how, który posiada korporacja i bardzo często pełnić rolę takiego strategicznego inwestora, który nie tylko dostarcza kapitał, ale dostarcza też dużo wiedzy technologicznej, być może klientów, kontaktu z tymi klientami. Jeśli chodzi natomiast o kwestię dostępności kapitału, to też każdy CVC czy VC pozycjonuje się na różnych poziomach. W przypadku tutaj NIF-u na przykład ten zakres jest bardzo szeroki i faktycznie można wypełnić każdą rundę inwestycyjną, którą widzimy w Polsce. Poza tymi mega rundami, ale tych mega rund za wiele nie ma. Przywołanie tutaj tego rynku estońskiego też jest ciekawe, no bo de facto ta kwota zbierana w Estonii wciąż jest nieco wyższa, ale to pokazuje niż w Polsce. W Polsce za zeszły rok, jak pokazują statystyki prezentowane przez PFR z kolei, to jest jakieś 800 milionów euro za zeszły rok. I tu się zgodzę z przedmówcami. Panele są nudne, jak się wszyscy zgadzają, ale zgodzę się z przedmówcami, że tego kapitału raczej w Polsce prędko nie zabraknie, ponieważ te fundusze, które są wiązane, o czym mówił tam kolega wcześniej, one są wiązane na ileś lat do przodu. Ten kapitał jest zazwyczaj już zabezpieczony i dzisiejsze zmiany na rynku będą wpływały oczywiście na to, jak się ten rynek będzie kształtował. Z pewnością odbije się to na wycenach, ale z perspektywy CVC versus VC to się dużo nie różni. Natomiast ważne, żeby te CVC, które powstają w Polsce dzisiaj, bo widzimy ewidentnie, że trochę tych CVC powstaje, to też nie jest efekt mody, tylko wcześniejszych przygotowań. W naszej korporacji zajęło nam dosyć długo przygotowanie się do tego, żeby to zrobić w sposób rynkowy, świadomy i nie ciągnąć ze sobą takiego obciążenia, które jest często powiązane z tym rynkiem CVC właśnie. Z naszej perspektywy widzimy przestrzeń, bardzo dużą przestrzeń w rundach, które dzisiaj są bardzo mało, powiedziałbym, obsiane, tak? Bo obsiana jest ta część
seedowa i tam faktycznie jest mnóstwo kapitału, angelsi, rundy seedowe, tutaj tego kapitału jest mnóstwo, ale brakuje tego paliwa w rundach późniejszych, kiedy spółki potrzebują dużych wkładów pieniężnych do tego, aby budować skalę swojego rozwiązania. I o ile w przypadku takich modeli biznesowych w spółkach, które mają modele biznesowe na zasadzie as a service, cokolwiek jest przed, bo tych modeli jest wiele, to one skalują się w miarę niedużym kapitałem. Natomiast spółki, które są na przykład sektora deep techowego, są zazwyczaj capex ochłonne, potrzebują większych ilości kapitału, ale też takiego wsparcia technologiczno, powiedziałbym, no, rynkowego w postaci chociażby tych aktywów, które my posiadamy, jeżeli jesteśmy w stanie dostarczyć taki validation to market, to myślę, że CVC ma bardzo dużo do zrobienia w Polsce i nie tylko w Polsce, również za granicą. Także na pewno te rundy będą coraz wyższe. Tutaj świadczy o tym chociażby to, że te tikety też rosną i u nas, i za granicą. I oczekujemy tego, że te kolejne rundy po tych polskich late seed, może runda H, będą de facto rundami zagranicznymi, co zresztą też pokazuje statystyki PFR-u właśnie, czyli ponad połowa kapitału jednak do tych polskich startupów trafia z zagranicy, ale dotyczy to zaledwie tam kilkunastu procent spółek, które te finansowanie pozyskują. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy za sobą głosy, które się zgadzają, ale bardzo interesująco i wartościowo nakreślają rynek i perspektywy VC, ale bardzo dobrze, że mamy ze sobą też przedstawiciela tego, który kapitał potrzebuje, czyli po głosach środowiska, które kapitałem dysponuje, chciałbym zapytać pana Mateusza Nowaka, dyrektora rozwoju biznesu Noctiluca, który ma bardzo ciekawy produkt, o którym przeczytałem, przygotowując się do panelu. I chciałem, aby pan Mateusz odpowiedział nam na dwa pytania. Po pierwsze, jaka była ścieżka Noctiluca, jeśli chodzi o finansowanie w ostatnich latach? I czy rzeczywiście ta sprawa związana z prawdopodobnym zmniejszeniem ilości kapitału na etapie rozwoju, na którym jest jego spółka, będzie czymś ewentualnie dokuczliwym, panie Mateuszu? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Odpowiadając na pierwsze pytanie na temat ścieżki, jaką Noctiluca przeszła, to u zarania historii spółki najpierw ona była finansowana przez spółkę matkę. Przez dobre dwa lata ten projekt dojrzewał w ramach troszeczkę starszej organizacji. Gdy technologia i przekonanie założycieli dojrzało do takiego momentu, kiedy zdecydowali się na stworzenie spin-offu technologicznego, pozyskali finansowanie Beach Alpha, którym doskonale Państwo wiedzą i jego roli w kraju. Następnie przeszliśmy przez kilka rund prywatnych. To tak naprawdę ta runda pre-IPO miała trzy transze. Pierwsza transza była skierowana do zarządzających funduszami venture albo TFI, ale nie ich podmiotów, tylko do tych takich quasi-profesjonalnych, no, profesjonalnych inwestorów, ale nie poprzez ich podmioty zarządzane, tylko osobiście. Kolejną transzą tej rundy pre-IPO było doproszenie do akcjonariatu takich quasi-branżowych inwestorów, ale też osoby indywidualne, które po prostu z tą branżą są związane, lub tą branżę bardzo dobrze rozumieją. A rozwiązanie Noctiluca jest związane, czy wywodzi się z chemii organicznej, więc to były osoby po prostu związane z rynkiem chemii i które rozumieją, jak takie projekty się prowadzi. Dodam, proszę Państwa, tylko, że spółka zajmuje się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych wykorzystywanych między innymi do wyświetlaczy OLED. Dokładnie tak.
Jeżeli wyobrażają sobie Państwo większość smartfonów, które macie, one prawdopodobnie są OLEDowe i to, co świeci w tych smartfonach, to są takie związki chemiczne zwane emiterami i te emitery, one mają postać proszku, kiedy są rażone prądem świecą. Stanowią taki podstawowy budulec każdego wyświetlacza. Wracając jednak do odpowiedzi na to pytanie, trzecią transzą tej rundy pre-IPO było świadome budowanie rozproszonego, zmobilizowanego akcjonariatu przed upublicznieniem, przed zanotowaniem spółki na New Connect. I w tej ostatniej transzy tak naprawdę nasi dotychczasowi inwestorzy, podobnie jak i cały zespół spółki, wykonali tytaniczną pracę, bo zebrali kilkadziesiąt osób prywatnych, które zdecydowały się zainwestować pomiędzy bodajże 20 a 200 tysięcy złotych spółki. I takich transakcji, takich osób indywidualnych było około 80, jeżeli dobrze pamiętam. A następnie na końcu tej drogi nastąpiło zanotowanie na New Connect, gdzie startowaliśmy z bodajże 117 inwestorami. Nie znam ich liczby, gdyż spółka jest notowana, więc codziennie się to zmienia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ciekawy przykład takiego miksu finansowania spółki, która jest innowacyjna technologicznie. Miksu, który z różnych źródeł na różnych etapach rozwoju spółki otrzymywał finansowanie. I myślę, że to jest przykład spółki, która osiągnęła to, o czym marzy wiele startupów w Polsce, wiele firm technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, czyli ten pomysł został skomercjalizowany. Natomiast często wobec polskiego rynku VC formułowany jest, nie wiem, czy to jest zarzut, można powiedzieć, że rodzaj wady tego rynku, iż mamy bardzo dobre pomysły, mamy świetne środowisko naukowe, nie mamy w zasadzie prawa wstydzić się, nie wiem, luki pod względem wiedzy, ale jest pytanie, na ile potrafimy to przekuć na sukces komercyjny i te rozwiązania, które w Polsce powstają, na ile one stają się dojrzałymi rozwiązaniami, które są dzięki kapitałowi VC włożone na rynek przez duże spółki. I chciałem pana Mateusza Zawistowskiego zapytać, na czym polega, czy pan dostrzega taką różnicę w takiej kulturze VC, w kulturze korporacyjnej między tym, co widzicie w Stanach Zjednoczonych, a tym, co widzicie w Polsce, czy szerzej w Europie, bo no to, że Ameryka pod względem innowacyjności umownie tej Doliny Krzemowej jest dużo dalej zaawansowana niż Europa, no to jest fakt bezsprzeczny. Jasne. To tak, żeby rozpocząć, musimy się cofnąć 30 par lat wcześniej do Doliny Krzemowej, żeby zdać sobie sprawę z tego, co było tym mitem założycielskim i czemu ten projekt się powiódł i jak my go możemy replikować. No i jeden z powodów, dla którego ten projekt się powiódł, było to, że przedsiębiorcy chcieli zbudować faktycznie skalowalne, czyli rozwiązania, które mogą być wdrożone w bardzo różnym miejscu na świecie, oferowane bardzo szerokiej gamie klientów, bardzo szerokiej gamie przedsiębiorców. I faktycznie marzyli w sposób nieograniczony. I to, co na pewno wyróżnia projekty, które są realizowane w Polsce od projektów, które są realizowane w Stanach, jest to, że polscy przedsiębiorcy czasami są troszkę zbyt pasywni w wielkości swoich marzeń i w tempie ekspansji. To znaczy, ja odczuwam bardzo duży dyskomfort inwestując w spółki, które chcą najpierw zbudować biznes w Polsce i potem wyjść poza granicę. To jest ekstremalnie trudne w spółkach technologicznych. Dlatego, że zazwyczaj, jeżeli spółka widzi już potrzebę na rynku, to zazwyczaj nie jest jedyna, a nawet jeżeli jest jedyna, to za pół roku, 7 miesięcy, 15 miesięcy ktoś tą potrzebę dostrzeże. I jeżeli spółka zamierza budować swój biznes tylko lokalnie w Polsce, to być może spółka, to może nie jest droga VC najlepszym partnerem w ogóle dla takiego projektu, bo tylko te projekty, które faktycznie chcą być projektami międzynarodowymi,
i o olbrzymim potencjale mają szansę na duży sukces. I jednym z takich polskich przykładów to stąd te słynne unicorny, tak? Booksy czy DocPlanner faktycznie miały swój model biznesowy nakierowany już na klienta końcowego, który jest poza granicami. I to jest pierwsza olbrzymia różnica. I ta różnica ma znaczenia, jakby ma dwie konsekwencje. Jedna konsekwencja bardzo praktyczna do prowadzenia biznesu. Jedną z tych konsekwencji jest właśnie to, że tempo relacji tych projektów jest dramatycznie inne. Bo jeżeli pomyślimy o tym, że istnieją takie firmy jak Facebook, czy PayPal, czy Instagram, które zbudowały swój olbrzymi biznes w dekadę lub niewiele ponad dekadę, to możemy się zastanawiać, jak one to zrobiły. No i właśnie ten międzynarodowy zasięg i chęć budowy skalowalnego produktu była jednym z tych podstaw, dlaczego ten projekt się powiódł i dlaczego też przyciągał atrakcyjny kapitał, który chciał w ten projekt zainwestować. A druga konsekwencja jest taka, że jedną z takich dużych, niewykorzystanych narzędzi na polskim rynku VC jest ESOP, czyli to są akcje pracownicze, które w Polsce, i to nie jest też problem endemicznie polski, bo bardzo podobnie jest w Niemczech, pracownicy bardzo niechętnie przyjmują. To znaczy, jak się rozmawia z informatykami, to oni mówią, że wolą dostać 3, 2, 5 tysięcy złotych więcej, a nie akcje, po prostu dlatego, że nigdy nie widzieli, żeby ktoś zarobił realnie olbrzymie pieniądze na tych akcjach. Ja zapytam pana jeszcze o jedną rzecz. Czy to nie jest tak, że to, o czym pan mówi, jest dowodem na to, iż ta różnica między kulturą europejską a amerykańską polega na innym poziomie akceptacji ryzyka? Na pewno, to znaczy na pewno to jest, Amerykanie starają się te projekty, czy amerykańscy młodzi przedsiębiorcy technologiczni starają się zrobić te projekty jako projekty miliardowe i bardzo często upadają i bardzo często robią drugi, trzeci, czwarty i piąty projekt, który z tych projektów faktycznie projektem miliardowym zostaje. Myślę, że w Polsce to poczucie możliwości zbudowania miliardowego biznesu jest o wiele mniejsze, po prostu dlatego, że nie mieliśmy tak wiele historii sukcesu i stąd chęć budowania takich projektów lokalnych, o mniejszej skali, bardziej wyobrażalnych dla młodego przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję. Zapytam teraz pana prezesa Aleksandra Mokrzyckiego o ten wątek, który zasygnalizował już pan Mateusz Zawistowski, że zmiany technologiczne następują bardzo szybko i to, że ktoś ma umownie dobry pomysł i chce go komercjalizować, ale nie robi tego dostatecznie szybko, to oznacza, że w tym wyścigu umownie między Europą a Stanami no po prostu przegrywa w pewnym momencie, bo ktoś za Atlantykiem wymyśli coś bardzo podobnego albo po prostu kupi projekt europejski po to, żeby go przyspieszyć. Czy pana zdaniem rynek polski, rynek europejski jest nadal takim rynkiem VC, nazwijmy to niedojrzałym pod tym względem? Znaczy rynek, te trzy rynki, które na początku wspomniałem, polski, europejski, amerykański, każdy z nich funkcjonuje trochę w inny sposób i tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi, że rynek amerykański jest dużo bardziej rozwinięty. To już dłuższa dyskusja dlaczego, prawda, bo wbrew pozorom ten rynek amerykański powstał kilkadziesiąt lat temu, nie było wówczas nazewnictwa. Czyli ma taki rodzaj renty rozwojowej, można tak, powiedzieć. Tak, a to co najbardziej jest, może państwa zdziwić, to jest to, że rynek, no tylko może to powiem, bo to dłuższa historia, ale rynek amerykański rozwinął się tak naprawdę na bazie wojny w Wietnamie. To znaczy w momencie, kiedy wybuchła wojna w Wietnamie, Ministerstwo Obrony zainwestowało bardzo dużo pieniędzy nie było tam mowy o startupach, ale w przedsiębiorstwa, które mogą pomóc armii amerykańskiej i akurat to wszystko się koncentrowało wokół Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. No to długa historia, nie będę może opowiadał, ale wojna była tym akceleratorem, dlaczego to powstało w tym okresie w Stanach Zjednoczonych. Taka była historia, co z drugiej strony dla nas zobaczymy, jaki będzie efekt naszej sytuacji za wschodnią granicą. Ale odrębny wątek. Teraz tak, jeżeli chodzi o rynek polski, on jest niedorozwinięty w stosunku do rynku amerykańskiego w bardzo dużym stopniu. Mamy dużo sukcesów, mamy tą dynamikę, o której tutaj pan prezes Schubert mówił, rynek rosnący, natomiast problemów jest cała masa.
Ja tutaj podam tylko jeden przykład, bo to a propos może tu kolegi, który się wypowiadał, który wszedł na New Connecta i a propos tego, co mój kolega tu z prawej strony mówił o Facebooku. Różnica między polskimi firmami a Facebookiem, Google czy Microsoftem jest taka, że polskie spółki próbują startupy bardzo szybko wejść na giełdę. I są startupami najczęściej lokalnymi. Facebook był finansowany w kilkunastu rundach przez kilka lat przez fundusze Venture Capital. I de facto wiedza partnerów funduszy Venture Capital, otwierająca wiele drzwi, umożliwiła im ekspansję na rynku i umożliwiła im wzrost do takich rozmiarów. W Polsce mamy taką sytuację, że startup otrzymuje finansowanie, jeżeli jest dobry, umówmy się, tak, bo de facto duża część startupów nie ma szansy na finansowanie, ale te, które są dobre, otrzymują finansowanie i to jest finansowanie, powiedzmy, czy to jest Bridge Alpha, czy to jest PFR, czy to jest BGK. Potem są jakieś kolejne rundy i w pewnym momencie to finansowanie często wysycha. Spółka chce jak najszybciej wejść na giełdę. I ona w pewnym sensie traci swoją szansę na przyszłość. Nie chcę odnosić się tu do kolegi, prawda, ale giełda jest ostatnim momentem, kiedy można spółkę, ostatnim momentem finansowania spółki. I jeżeli spółka zbyt wcześnie wejdzie na giełdę, ona nie ma szansy na dynamiczną ekspansję za granicą. Nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na pytanie pana redaktora, ale ja tylko chciałem pokazać, że my jako kraj mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jest cała masa sektorów w Polsce w obszarach venture capital, które w ogóle nie mają finansowania. I to nawet nie jest kwestia tego, że tego finansowania nie ma. To jest problem tego typu, że menadżer w funduszu venture capital musi mieć wiedzę, na przykład podam prosty przykład, już kończąc zupełnie. Jeżeli mamy spółki biotechnologiczne, to w Polsce nie ma menedżerów, którzy potrafią poprowadzić spółkę biotechnologiczną na rynek światowy. Nie ma takich zespołów venture capital, ich brakuje i muszą to być zespoły z zagranicy. Jeżeli zagraniczny fundusz wejdzie do Polski, na wczesnym etapie z reguły nie inwestuje, musi po prostu tą wiedzę przekazać do tego startupu, żeby on mógł jakby nabrać tej masy krytycznej i wyjść na świat. To jest bardzo dużo tutaj elementów, które jeszcze cały czas musimy nad nimi pracować. Bardzo dziękuję panu prezesowi Mokrzyckiemu za inspirujący do przemyśleń przykład, który pan przytoczył. Natomiast wskazał pan na bardzo istotną rzecz, że nie tylko luka kapitałowa się liczy, ale także luka kompetencyjna i to wewnątrz VC tak naprawdę. I być może istotnie, proszę państwa, w realiach polskich to jest dosyć duże wyzwanie. Ale wracając do luki kapitałowej, chciałem zapytać pana prezesa Krzysztofa Schuberta, bo jest kilka sposobów domknięcia tej luki, z finansowania startupów technologicznych. Państwo oferujecie taki model koinwestycyjny. Proszę powiedzieć, czy to jest model, który w pana odczuciu on wypełnia tą lukę kapitałową, która jest po prostu na rynku VC? No, według mnie wypełnia, ale też adresuje to, co było wcześniej powiedziane, czyli w tym modelu koinwestycyjnym pracując z partnerami. My nie mamy potrzeby budowania drogich zespołów w różnych obszarach, czyli nie jesteśmy przywiązani do danego obszaru. To w technologiach cyfrowych akurat powiedzmy jakoś się poruszamy, ale w jakimś agri-foodzie, life science, w innych obszarach może być to dużo bardziej skomplikowane, zarówno też w branżach tutaj tych bio najróżniejszych, tak, czy jeszcze bardziej, powiedzmy, technicznie zaawansowanych. Stąd te kompetencje funduszy i zespołów niekoniecznie polskich dla nas są wartościowe, czyli właśnie budowanie tego partnerstwa. Jeżeli byśmy podeszli odwrotnie do tematu i pewnie próbowali też tutaj adresować szeroko cały rynek, wszystkie możliwe obszary technologiczne, to byśmy przez wiele lat budowali bardzo drogi zespół przy wyniku niekoniecznie wcale pewnym. Także to jest na pewno ważne.
My też jeszcze do tej wcześniejszej części dyskusji jeszcze chciałem jeden komentarz tutaj, jako kraj, jako Polska, znaczy my przez lata o projektach, o startupach, my myśleliśmy od razu bardzo lokalnie, znaczy my nie mieliśmy takiej nabytej jakby od razu chęci wychodzenia na zewnątrz. Przez lata to były raczej projekty, o których się myślał krajowo, tutaj do Niemiec powiedzmy, w tym regionie Dach, tutaj coś zróbmy razem, może w drugą stronę, natomiast nie było takiego wyjścia chętnego na zewnątrz, nie mieliśmy takiej powiedzmy czy ambicji, czy takiej śmiałości wychodzenia i to się też teraz zmienia, zresztą tu przytoczone megarundy to są właśnie tego przykładem, tak? Czyli adresowanie tego zupełnie w inny sposób, zresztą rozmawiając tutaj, no my cały czas jakby przy branży cyfrowej się kręcimy jednak w tych rozwiązaniach innowacyjnych, w tym, w co chcemy inwestować. No 70% ponad wszystkich innowacji jest w świecie cyfrowym albo blisko cyfrowego. My też projekty, które dotykamy z innych obszarów właśnie, które by się wydawały obcych, na przykład z agri-foodu, nowoczesne przetwórstwo żywności czy produkcja, prawda, żywności. Wydaje się, że to jest dalekie od tego, co robimy. Natomiast no, z tyłu też jest bardzo dużo technologii, że te technologie są blisko i jeżeli mamy partnerów kompetencyjnie też poruszających się w obszarze, w którym my nie jesteśmy ekspertami, no to razem właśnie jesteśmy w stanie no, odpowiednio zweryfikować tą spółkę, czy reputacyjnie, czy tam prawnie, czy biznesowo, zobaczyć, czy te projekty są ważne. Jeden komentarz jeszcze do CVC, bo tutaj mam też taki sentyment. To też jest taki moment, że te CVC muszą się przetrzeć przez rynek, prawda? To jest jakiś znowu proces. Za granicą to jest, udało się, tak? Przy wielkich spółkach technologicznych CVC bardzo dobrze działają. My się tutaj w kraju dopiero w tym temacie, można powiedzieć, rozpędzamy. Zresztą jako NIF pod pierwsze umowy dwie, które podpisaliśmy, to akurat z rynkiem CVC, Enea i PGE i właśnie tutaj ta branża energetyczna, rozwój projektów blisko tych tematów energetycznych. Także to też taki komentarz do tego, żeby też mieć chwilę cierpliwości. To nie jest tak, że od razu wszystko zadziała. Element cierpliwości istotnie jest konieczny, szczególnie po tym, co powiedział pan Mateusz Zawistowski. Ale kontynuując ten wątek CVC, bo pan Marek Garniewski w swoim wcześniejszym wystąpieniu powiedział bardzo ważne słowo, know-how. Czy to jest tak, że fakt, iż rozwija się tego typu projekty wewnątrz korporacji i korporacja w tym modelu CVC daje swoje know-how? Czyli nie mamy tej takiej luki kompetencyjnej, o której tutaj mówiliśmy. Czy to jest sposób na to, żeby takie projekty rozwijały się na tyle szybko, żeby nikt inny firmy, która wspiera taki projekt, nie wyprzedził? I na ile ten komponent know-how jest ważny względem komponentu kapitałowego, który możecie znaleźć także na zewnątrz, na przykład w NCBR-ze, jak rozumiem, tak? Tak, to może ja tutaj odniosę się do kilku kwestii, bo może pierwszą kość niezgody rzucę. A propos tego apetytu na ryzyko w Stanach Zjednoczonych versus rynek europejski, w liczbach względnych tak, aczkolwiek udziałowo to jednak Europa wydaje więcej w tych wczesnych rundach niż Stany. Stany są po prostu trochę bardziej zasobne w gotówkę, tam jest 3 razy więcej pieniędzy wydawanych w porównaniu do rynku europejskiego, ale tam tylko 5% stanowią te rundy wczesne, w Europie to jest tam 7 z hakiem, więc jednak to ten apetyt na ryzyko w Europie chyba jest trochę wyższy. Ale wracając też do tego, co powiedział pan Aleksander wcześniej, ja uważam, że tutaj jak najbardziej brakuje, i nawiązując do tego pytania również, brakuje takiego przekonania wśród founderów, no bo jeżeli mówimy o deep techu, to mamy sytuację taką, że mamy najczęściej naukowców, którzy pracują nad projektami badawczymi, ale nigdy albo rzadko, to się robi teraz częściej, myślą od samego początku, jak go komercjalizować. I dlatego też, kiedy ten projekt jest gotowy, badanie jest skończone, to nie ma produktu, który można by było komercjalizować, nie ma kompetencji wśród tych zespołów, żeby to ciągnąć dalej i de facto fundusz
ma rolę wtedy taką trochę takiego venture buildingu, żeby opakować tych naukowców taką spółką, która będzie w stanie ciągnąć ten temat, tak? Ale no te jakby otoczenie naukowe niekoniecznie jest też dzisiaj skore do takich decyzji i działań, bo dzisiaj mają bardzo bezpieczną, wygodną pozycję, realizując swoją pasję i prowadząc badania, a tutaj trzeba się wystawić na ryzyko, często zaangażować swój kapitał i próbować no, zbierać owoce po nie wiadomo jakim okresie czasu z tej potencjalnej komercjalizacji. Tego brakuje w kraju. Potrzeba tych wielkich sukcesów, żeby tak naprawdę zachęcić tych naukowców do tego, żeby już od początku myśleć o tej komercjalizacji. I też polski rynek, to też jest taka trochę pułapka, bo kiedy znowu wywołano Estonię wcześniej i weźmiemy i przeanalizujemy, to tam praktycznie każdy startup myśli globalnie. Dlaczego? Dlatego, że estoński rynek jest za mały, żeby zaadresować go lokalnie i żeby nakarmić tych founderów i głód founderów. Polski rynek jest o tyle fajny i niefajny, że z jednej strony on jest na tyle duży, że zajmując odpowiednią część polskiego rynku, ten founder zdecydowanie zmieni no swój stan posiadania, tak? To będzie lepszy dom, dobre życie, kilkanaście czy dziesiąt milionów złotych na koncie i to pozwala na godne życie. Niekoniecznie jest mu potrzebny ten rynek zagraniczny. Natomiast przy rundach A, no to de facto z naszej perspektywy my chcielibyśmy mieć produkt globalny. Globalny, który można globalnie lokować i taka jest rola też tych funduszy zagranicznych, które tu przychodzą, szukają produktów, które można lokować globalnie, więc trochę potrzeba tego mindsetu. Ostatnie tylko zdanie tutaj do NIF-u i tego komentarza. Zdecydowanie tak, uważam, że CVC mają do przetarcia sporo. My jesteśmy prawie że po pierwszych inwestycjach, ale bardzo dużą rolę też odegrał PFR i NCBR, przecierając te szlaki też dla VC-ków takich stricte finansowych, więc ten know-how w spółce na pewno pomaga, bo wiele startupów, które do nas trafiło, stwierdziło, że to jest pierwszy raz, kiedy ktoś rozumie, co my robimy. Bardzo dziękuję za ciekawy wątek dotyczący tego, że ten pomysł, wiedzę bardzo często naukowców trzeba ubrać w spółkę. Gdzieś pewnie z tyłu mają swój patent, pomysł na produkt. I chciałem zapytać pana mecenasa Chyromińskiego, czy to nie jest tak, że ci twórcy, ci, którzy są na samym początku, być może świetnego, znakomitego pomysłu, boją się podzielić nie tylko swoją wiedzą, ale także władzą potencjalnie nad spółką, którą być może mają już założoną. Jak zabezpiecza się od strony prawnej tych, którzy do tego biznesu dopraszają VC ze swoim kapitałem? Czy to jest problem, czy też wszystko gładko idzie? To zależy od danego przypadku. Ja myślę, że to, od czego powinniśmy zacząć tę rozmowę, to jest jakość danego zespołu inwestycyjnego, który wie, jak podejść do spółki na danym etapie jej rozwoju. Bo to już było powiedziane wcześniej przez pana Aleksandra, ale też i innych rozmówców. Oczywiście finansowanie musi być na danym etapie odpowiednio zaprojektowane. Nieważne, czy to jest wejście na New Connect, czy to jest runda seedowa, czy jakakolwiek inna. Ale to, co jest równie istotne, to jest to, z jaką ofertą i jakimi warunkami zespół inwestycyjny wychodzi do founderów. Bo jeżeli to jest oferta zaprojektowana w sposób absurdalny, na przykład chcę 50%, to nie może się udać. I zamykamy sobie, albo co najmniej zdecydowanie utrudniamy dalsze finansowanie na kolejnych rundach. Także od tego bym zaczął i to jest dużo ważniejsze niż skomplikowana umowa inwestycyjna, która oczywiście też jest ważna i potrafi zaadresować wiele problemów, ale to, co jest istotne, to najistotniejsze w mojej ocenie, to odpowiednia oferta i jakość danego zespołu. Dziękuję bardzo. Mamy, szanowni państwo, już minutę do zakończenia naszego panelu i chciałem jeszcze zapytać pana Mateusza Nowaka z Noctiluki, aby
krótko powiedział nam, jakie były jego doświadczenia właśnie w tych kwestiach, o których wspomniał pan mecenas Chromiński. I czy rzeczywiście to podejście do komercjalizacji pomysłu ze strony VC powinno być, nazwijmy to, takie, no użyję tego słowa, niezbyt pazerne, tylko bardziej przyszłościowe, rozłożone na sukces, na lata, aby taki startup, później do spółkę, która wchodzi na New Connect, może później na rynek główny giełdy, aby ją rozwinąć w sposób takiej dużej, głębokiej perspektywy. Zatem tak, może najpierw ad vocem do jednej z poprzednich wypowiedzi o mindsetie naukowców w Polsce. Ja mam wielokrotnie przyjemność rozmawiać o modelach komercjalizacji czy sposobach komercjalizacji technologii z ludźmi z MIT i tam na miejscu ludzie mówią dokładnie to samo, że naukowcom jest zbyt wygodnie i to oni się nie nadają do biznesu i jakbym dokładnie te same słowa, które usłyszałem dzisiaj, mógł przekopiować na tamte konwersacje, tak jest wszędzie na świecie, po prostu taka jest natura naukowców. Więc na to bym się nie obrażał w Polsce, bo tak po prostu jest, to są tego typu ludzie. To, co jako otoczenie biznesowe my robimy wokół nich, może im pomóc przejść przez te drzwi. I teraz rzeczywiście z naszego doświadczenia dokładnie tak było, jak któryś z panów przede mną wspomniał. W momencie przyszedł zespół VC, który obudował zespół naukowy z topową technologią na świecie, kompetencjami biznesowymi. I tym funduszem był, czy jest, Rubicon Partners i ja de facto pełnię taką podwójną rolę. Z jednej strony jestem człowiekiem spółki, ale przyszedłem de facto z ramienia funduszu i to w ten sposób się znalazłem w spółce. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, debata ciekawa. Czas niestety już wyczerpaliśmy. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za udział w panelu. Mateusz Nowak, Aleksander Mokrzycki, Marek Garniewski, Michał Chromiński, Krzysztof Schubert i Mateusz Zawistowski. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.